Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek z symulatora Prime Raver 2. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego materiału. Dzisiaj jedziemy sobie do Okonia Głównego. Idziemy sobie do Okonia Głównego. Doskonale, drodzy Państwo, słyszeliście. Ojejku, jejku, jejku, nie pierdolę się tak od razu. Co jest tu nie tak? A mi nagle ten cały nastawnik idzie nie w tym kierunku, co ma iść. I się rozpędzamy na nowo, nie? Następny planowy postój jest na stacji Dobrzynie. Następny semafor ogranicza naszą prędkość do 100 na godzinę, niestety. Albo idę. Jednak nie ogranicza. Po prostu jeszcze nie podał wyjazdu. Odpowiednio szybko. Dlatego musiałem niestety wywalić.
i nawet coś mama wagonami sobie ta EP08 daje radę. Nie ukrywam, że nie. Z 10 to tak ledwo je. No coś mama. Pan to zaraz kargę pewnie będzie pisał. To samo był pan poprzednik. Już tak fajnie udało mi się rozpędzić. Myślę, że trochę czasu nadrobię. Wierzę, że pan z Dobrzyńca nie będzie taki aż przepisany. Dobra, i hamujemy. Ojejku, no w dobrym momencie się akurat pojawił. Nie dość, że się scenario ładuje, to jeszcze tron się ładuje, nie?
co? Tej noga mu idzie, o. A jednak coś się dzieje. Oprócz tego, że pan wasz ulubiony youtuber przykleja się do krzesła. Ze względu na wysoką temperaturę. Jesteś. Czy nie jesteś? Przejdź. Trzeba zhamować. Następny semafor do 100, ja? Ale... A i do 100, do 100. A jednak...
awaria przejazdu. Dobra, teraz źle sobie szukaj, człowieku, gdzie tu jest przejazd, nie? Rozjazd około na godzinę. Oczywiście opóźnienie cały czas nam towarzyszy, no jak żeby inaczej. Następny nastój, bo tu mamy planowy postój. Trzeba pamiętać, że w train driverze trochę inaczej pociągi hamują niż maszyny. Przy wjeździe w peron jest 20 klatek na sekundę, co też nie ułatwia nam pracę, nie?
przekonam, że reszty trasy dowiecie się, drodzy Państwo, w następnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa.